Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że jest to okres zimowy. Myślę, bardzo często kierowcy zapominają o tym i później są zaskoczeni, że potrafi być jezdnia oblodzona, czy gdzieś będzie ślisko. I to bardzo często jest w sumie główny taki przyczynek do tego, że kierowcy są zaskoczeni. Mamy styczeń, jest przed nami miesiąc luty, także to są jeszcze te miesiące typowo zimowe, gdzie musimy się liczyć z każdymi możliwymi warunkami atmosferycznymi, tak jakby choćby to było dzisiejszego poranka, kiedy mieliśmy jezdnie praktycznie oblodzone. I no, trzeba być na tym przygotowanym, trzeba brać to pod uwagę wyjeżdżając z domu, czyli po pierwsze jechać dużo, dużo wolniej niż zazwyczaj, brać to naprawdę mocno do siebie, tą prędkość, gdyż praktycznie na lodzie nie jesteśmy w stanie nad tym autem zapanować. Każdy zwykły kierowca, który niewiele ma do czynienia z tam z praktyczną nauką jazdy, z techniką jazdy, to sobie nie poradzi. Dwa, pamiętać o tym, że wyskrobanie na szybie takiego kółeczka, które już nam pozwoli coś widzieć, to jest za mało. Bardzo często też, jeżeli coś się dzieje, kierowcy naciskają na hamulec i już trzymają go do końca. Trzeba czasami tym hamulcem pracować tak, jak jest to w ABS-ie. Pulsacyjnie. Wtedy owszem ta droga troszkę się wydłuży, ale auto mamy możliwość wyprowadzenia auta z jakiegoś tam małego poślizgu, bo wciśnięcie pedału hamulca praktycznie do podłogi no, spowoduje nam to, że auto będzie się sunęło po asfalcie.